Idziemy, chłopaki. Każdy dla siebie, no. Przewodniczący, prosząc. No chodźmy. Dzisiejszy dzień jest efektem tak naprawdę działań podjętych przez nas, zmierzających do tego, aby jakość w naszym szpitalu stale się poprawiała. Aby zapewnić tę najwyższą jakość świadczonych usług, w naszym ocenie najważniejsze są trzy elementy. Przede wszystkim jest to kwalifikowana kadra lekarzy, których dysponujemy. Również sprzęt niezawodny, który stale uzupełniamy, ale również warunki, w jakich przebywają nasi pacjenci. Te trzy elementy są jakby fundamentem opieki zdrowotnej, która spełnia najwyższe standardy jakości. Sala będzie służyła dla pacjentów w stanie zagrożenia życia, zarówno o profilu kardiologicznym, pulmonologicznym, ale również z innych zakresów, prawda, internistycznych. Na pytanie, jakie było finansowanie? No finansowanie głównie własne, to co powiedział pan prezes. Jedyne co, to możemy tutaj powiedzieć, że kwestia kardiomonitorów, które były pewnego rodzaju tutaj dodatkiem do całości, ale to jest wyłącznie finansowane ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach programu Polkar, który wspiera takie ośrodki jak nas, aby wyrównać szanse i jakość prawda, diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Są cztery stanowiska intensywnego nadzoru. Oczywiście nad każdym łóżkiem, stanowiskiem jest kardiomonitor 19-calowy, wysokiej jakości, dotykowy, z pełnym oprzyrządowaniem. Natomiast dodatkowo są dwa stanowiska. Stanowisko pielęgniarki na sali intensywnego nadzoru i stanowisko lekarza w pokoju lekarskim, lekarza dyżurnego, które mają cały czas podgląd na to, co się dzieje z pacjentem. Więc jest pacjent, może być podwójnie monitorowany. Dodatkowym plusem jeszcze tego systemu jest to, że on ma możliwość archiwizacji danych, czyli de facto, jeżeli coś się wydarzy z pacjentem, my jesteśmy w stanie odtworzyć to i ewentualnie wdrożyć konieczne leczenie, bądź też rozszerzyć diagnostykę w zależności od tego, z czym mamy do czynienia. Większość naszych pacjentów to są pacjenci interdyscyplinarni. Wiadomo, że trafiają do nas pacjenci z zawałami serca, z ciężką niewydolnością krążenia. Koledzy ze ScanMedu, byłego Alenortu, zajmują się praktycznie wyłącznie leczeniem ostrych zespołów wieńcowych, prawda? Więc możemy mówić nie o konkurencji, ale o współpracy. To jest symbioza. My jesteśmy potrzebni i oni nam są bardzo potrzebni. Dlatego ja nie wyobrażam sobie funkcjonowania TCZ-u bez tutaj tej jednostki, jaką jest ScanMed. Chciałbym w tym miejscu bardzo podziękować panu staroście i panu prezydentowi za wsparcie tej inicjatywy. Bardzo chciałem podziękować również całemu działowi technicznemu za cały nadzór budowlany, remontowy, również pani architekt, która zaprojektowała całe to wnętrze, również panu dyrektorowi Sebastianowi Słomce, pani oddziałowej za nadzór medyczny jakby nad tym pomieszczeniem, ale również wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy się dziś tutaj dziś mamy okazję oddać do użytkowania salę intensywnej opieki kardiologicznej na oddziale wewnętrznym. Jest to miejsce, w którym zdrowie i życie pacjentów będzie pod stałym nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej dysponującej odpowiednim sprzętem. Remont ten rozpoczął się kilka miesięcy temu, został wykonany przez firmę zewnętrzną, sfinansowany ze środków własnych szpitala. Szacowany koszt wykonanych prac to około 80 tysięcy złotych. Mamy nadzieję, że nie będzie to ostatnia sala, którą oddamy do użytku. Dążymy do tego, aby wszystkie miejsca, w którym przebywają nasi pacjenci, spełniali jak najwyższe standardy jakości, dzięki temu poprawiając komfort przebywania w naszym szpitalu. Sala pozostaje taką samą ilością łóżek, czyli to są cztery stanowiska intensywnej opieki kardiologicznej, wyposażone w kardiomonitory i stały nadzór lekarzy. Chodziło o to, żeby poprawić po prostu standardy, jakość, w jakich pacjenci ci leżą. Są to pacjenci w bardzo ciężkim stanie, wymagający stałego nadzoru i stałej opieki. Dlatego chcieliśmy, aby te warunki, w jakich przebywają, były jak najlepsze. Szanowni Państwo, również tutaj dziękuję za pojawienie się w tak ważnym dla nas w sumie dniu, czyli otwarciu de facto drugiego najważniejszego miejsca w tym szpitalu po oddziale intensywnego nadzoru, znaczy intensywnej terapii. Jak widzicie, przebudowaliśmy to od samego początku,
od samych instalacji gazowych, elektrycznych. Pierwotnie było to miejsce czteroosobowe i takie pozostało. Takie są wymogi. Jak możecie zobaczyć, każde ze stanowisk jest monitorowane przez nowoczesnej klasy sprzęt, który jest podłączony do sieci głównej, która jest, znajduje się na stanowisku pani tutaj pielęgniarki, oraz również ten sam sprzęt monitorujący znajduje się w pokoju lekarza dyżurnego. Więc dwie osoby mają nadzór nad całą grupą pacjentów. Każde stanowisko praktycznie jest wyposażone w nowoczesne łóżko, system pomp, nowoczesny panel, prawda, pacjenta, gdzie się znajdują zarówno przewody tlenowe, próżnia, jak i dysponujemy też wysokiej klasy respiratorem, prawda, żeby wspomagać pacjentów, którzy mają kłopoty z oddechem. Dodatkowo jeszcze, jak Państwo widzicie, udało nam się zamówić nowoczesne meble, które spełniają już najwyższe standardy, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, z cieniutkimi blatami, prawda, które są zmywalne i jeżeli chodzi tutaj o antyseptykę, są naprawdę bardzo wysokie poziomy. Co mogę Wam tylko życzyć? No mogę Wam życzyć, żebyście tutaj nie trafili, a jeżeli już traficie, to w nasze ręce. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że zarząd pokazuje, że szpital nie stoi w miejscu, że jednak no, coś nowego tworzymy, poprawiamy, kupujemy, że te rzeczy, które były gdzieś tam szumnie zapowiadane na początku tego roku razem z prezesem na konferencji prasowej, ale nie tylko, są realizowane. Drodzy Państwo, musimy pamiętać o jednym. No, ja tutaj mój głos jest jak gdyby tego nadzorującego właściciela, a decyzje zapadają na zarządzie. Niemniej jednak pamiętamy i ja muszę też to brać pod uwagę jako właściciel, że sprzęt owszem, poprawa jakości jak najbardziej, wysoka specjalizacja medyczna w sensie personalnym, ale i sprzętowym są rzeczami naprawdę najważniejszymi. Ale człowiek tu leczony jest najważniejszy, ale ważny również jest człowiek, który tutaj pracuje. No i który też oczekuje, a oczekują podwyżek pielęgniarki w dalszym ciągu, oczekują salowe, oczekują laborantki, pracownicy administracji i techniczni, ratownicy medyczni jak najbardziej. Więc musimy godzić różne interesy personalne i techniczne. Staramy się wychodzić naprzeciw każdym oczekiwaniom. Oczywiście wszystkim nie zadowolimy do końca, ale pamiętajcie, jedno, że nie zapominamy o człowieku. Pamiętamy też o jakości żywienia w tym szpitalu, bo mam nadzieję teraz po kolejnym już przetargu na wyłonienie i poprawę jakości żywienia, ta jakość ulegnie poprawie i tego też sobie życzymy. Potrzeb w szpitalu tomaszowskim jest masa. Drodzy Państwo, pamiętajmy, ten powiat w tym składzie, w tym zarządzie i Radzie Powiatu jest od 3 lat. 3 lata to naprawdę nie jest duży przedział czasu. Odziedziczyliśmy to, co odziedziczyliśmy. Nie jest to złe odziedziczenie, bo rzeczywiście, pomijając pewne długi, które zostały, szpital został oddłużony fizycznie i faktycznie. To jest bardzo duże ułatwienie, ale ten szpital pamiętający jeszcze okresy PRL-u, i niestety sukcesywnie będziemy szli dalej, ale nie od razu Kraków zbudowano i nie od razu TCZ będzie, nie wiem, nowoczesną kliniką na skalę krajową. Po kolei, małymi kroczkami, ale ważne, że nie stoimy, idziemy do przodu. No i tego sobie dalej, sobie, Państwu, no i zarządowi życzę. Generalnie życzę czytelnikom portalu Nasz Tomaszów, ale również i wszystkim mieszkańcom naszego miasta i powiatu, aby nie trafiali do nas. Oczywiście nie jest to może miejsce idealne do spędzania wolnego czasu, natomiast w sytuacji zagrożenia no, moi lekarze, moje pielęgniarki zawsze Wam pomogą. I może się na to liczyć. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo Syn Twój, Jezus Chrystus, stał się dla nas człowiekiem i zostawił nam przykład pełnienia woli Twojej. Spojrzyj z miłością na to pomieszczenie i obdarz go tym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie wraz z wszystkimi, którzy tutaj będą pracowali. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach.
Broń ich przed wszelkim niebezpieczeństwem, zachowaj ich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających i naucz ich zrozumienia, że tylko Ty jeden jesteś naszym celem i dajesz życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen.